Tak na serio, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyjątkowo nie z Margonem. Nie z Margonem, dzisiaj porozmawiamy sobie w krótkim vlogu na temat Margony, na temat profesji i tak dalej, mam nadzieję, że wam się spodoba. Pewna osoba pod pewnym komentarzem napisała mi, abym opisał wszystkie profesje. W ogóle piszecie mi co chwilę na pocztę w komentarzach, czy tą profesją warto grać, czy ta profesja jest najlepsza, jaka profesja jest w ogóle najlepsza, jaką profesją jest najlepiej grać. Dzisiaj postanowiłem to omówić szczegółowo, dokładnie w tym vlogu, więc mam nadzieję, że wam się spodoba, wysłuchajcie do końca i zostawić łapkę w górę. A więc tak, pierwszą postacią, profesją, jaką będę chciał omówić, jest łowca. Gram tą profesją, więc myślę, że trochę się chociaż orientuję mniej więcej, jak tą profesją się obchodzi, czy jest ona dobra, jak się sprawdza na danych levelach i tak dalej. Tym bardziej, że gram już nią dosyć długo i na postaciach. Więc tak, łowca jakby od początku swojego istnienia, od początku założenia postaci łowcą, gra się praktycznie tak samo. Mimo że na początku są jakieś problemy i tak dalej, ale później te problemy zanikają. Tym bardziej jak się bardziej doświadczycie w tej grze łowcą, jak już ogarniecie tą postać. Jest to jedna właśnie z takich profesji, którą bardzo łatwo ogarnąć. Dysponuje ona tylko i wyłącznie bronią dystansową. Możecie sobie łuki rozłożyć albo pod głęboką manę, albo pod truciznę. Nie jest to jakoś wielce wysublimowana profesja. Nie jest to jakaś najlepsza chyba profesja, żadna profesja nie jest najlepsza. Każda profesja ma swoje atuty oraz negatywne strony. Łowcą gram się bardzo dobrze, na początku sprawiało mi to problemy, a po dłuższym czasie, jak już się z tym oswoić i tym bardziej nabijasz na wyższy level, tym ci jest łatwiej, więc łowcą proponuję grać dla graczy początkujących, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z Margonem, oraz dla tych, którzy planują nabijać na jakiś wyższy level, około 170, myślę, że jest ok. Minusem łowcy jest oczywiście tracenie strzał, no ale to bywa w profesjach dystansowych. Kolejną postacią, profesją, którą chciałbym omówić, jest wojownik. Wojownik jest to również taka profesja, którą większość graczy początkujących zaczyna grać, ponieważ wydaje im się, o, będę rycerzem, będę wojownikiem i tak dalej, i tak dalej. I wybierają właśnie woja, dlatego jest sporo wojów, ale po jakimś czasie, po dłuższym czasie granie wojem, nudzi się to, bo wojownik słabnie po jakimś czasie. Dlaczego mówię po jakimś czasie? Wojownik słabnie już po dłuższym czasie. Im większy się ma level, tym więcej trzeba miksów tracić na, wiadomo, na exp i tak dalej, bo wojownik ma naprawdę sporo, ale to sporo życia. Punki na wojownika rozkłada się bardzo prosto, myślę, że z tym również nie macie problemów. Tak. Więc wojownika polecam na tych niższych levelach, jeżeli macie zamiar sobie na przykład rozpoczynacie grę na jakimś świecie, no to możecie sobie wybrać woja, bo szybko się na początku exp, chociaż później leci to zwolna. Jeżeli chodzi o PvP z wojownikiem, jest to tak średnio, zależy. Jeżeli umiecie, macie kasę na dobreku oraz umiecie rozłożyć odpowiednie umiejętności, to możecie kończyć. Dobra, kolejna postać, którą chciałbym opisać, jest to Paladyn. Paladyn jest to już bardziej tak dla doświadczonych graczy, którzy zakładają drugą, trzecią postać. No, Paladyn łączy w sobie takie jakby cechy maga i woja. Paladynem możecie właśnie się spotkać na tym, jakby zakładają to osoby już, jak już mają te pierwsze swoje postacie, są już zetknęły się z Margonem, no i zakładają kolejną postać, więc Paladyn, łączenie zimna, już umek bardziej też wojownika, broń jednoręczna, łączenie dwóch jakby profesji. Jest to naprawdę trudne, ponieważ ciężko dobrać umiejętności. Czasem można dać za dużo w to i po prostu jest się negatywnie. Czasem można dać za dużo w to, więc również może być negatywnie. Dlatego polecam to wybierać już po jakimś dłuższym obeznaniu się z Margonem, gdy już macie pewność, że uda wam się coś sklecić z tej postaci. Jak już macie kasę na EQ, no to po prostu jest wam też łatwiej. Możecie sobie kombinować, dobierać i poznawać bardziej tą grę. Kolejna postać, lecimy. Kolejną profesją będzie tropiciel. Tropiciel dokładnie. Mieszaninka łowcy oraz maga włada też bronią zarówno dystansową, posiada strzały, więc podobnie tak jak łowca, tylko że trudniej się rozkłada unki, ponieważ musicie wybrać zimno, ogień, czym chcecie grać. Więc też polecam na późniejszy termin, jak już rozpoczniecie, po jakimś czasie gracie, to wtedy możecie sobie założyć tropiciela,
i wtedy go jest łatwiej ogarnąć również. Kolejną profesją jest mag. Dokładnie, mag, mała ilość życia, ale bardzo dobre hity, dużo damage'a, więc myślę, że maga również warto brać, chociaż na pewnych levelach słabnie. Wydaje mi się, że mag jest słaby na tych 70 levelach, później na 100 którymś już wzrasta jego, jakby wzrasta jego moc. Tym bardziej, jeżeli macie bardzo dobre uki, bardzo dobre eku, to po prostu wymiatacie, ponieważ mag ma bardzo dużo leczenia podczas walki z tych przedmiotów oraz z umek, wiadomo, bardzo mocne hity i czasem jest naprawdę bardzo, ale to bardzo trudno maga pokonać. Jeszcze jest jakaś profa? Mag, łowca, tropiciel, paladyn, wojownik. Jeszcze tancerz ostrzy, tancerz ostrzy. Jeżeli chodzi o tancka, dużo uniku, dużo... No dużo wszystkiego, na 60 dobrze się nim gra, tego co wiem, a później to już bywa różnie, zależy jak umiecie EQ rozłożyć, to macie dużo wtedy uniku, dużo kurcze, duże hity zadajecie, więc też jest dosyć spoko, myślę. Każda postać ma swoje plusy, minusy, tak jak już wspomniałem, jeżeli dobrze się nią, każdą postacią się rozwiniecie, to będziecie mieli na pewno z każdej postaci pozytywne strony, negatywne, pamiętajcie, żeby zastanowić się, na który level chcecie EQ bić. Co chcecie robić, czy wziąć tą postać pod PvP na łaźnie, czy wziąć tą postać pod N2, czy wziąć tą postać tylko i wyłącznie pod ekspert. Dlatego przed wyborem postaci zastanówcie się na pewno nad właściwą opcją. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości co do wyboru postaci. Pamiętajcie, że te dwie główne postacie, którymi warto zaczynać, jest łowca i wojownik. Ja tymi postaciami zaczynałem grać i naprawdę myślę, że jakoś się rozwinęły w grze, więc do zobaczenia, trzymajcie się ziomeczki. Jeżeli wam pomogłem, dajcie tą łapkę w górę i żegnam się z wami. Lecę, pa!